Panie inspektorze, dowódca uroczystości, komisarz Góras, melduje gotowość do uroczystej zbiórki z okazji obchodów święta policji. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za dwa dni, dokładnie 24 lipca, minie 102 rocznica, jak Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 roku powołał do pełnienia służby Policję Państwową. Jak nazwa czołgów z polskiego serialu motywuje nas to do pracy ponad 100% naszych możliwości. Tym bardziej, że każdy kolejny rok naszej służby to ciągle nowe zadania i nowe wyzwania, którym musimy sprostać. Dzisiejszy dzień jest dla nas świętem, na który czekamy cały rok. Tradycyjnie jest to podsumowanie, ocena naszej służby przez lokalną społeczność oraz okazja do awansów, wyróżnień i nagród. Jest to też szczególna okazja do złożenia życzeń i podziękowań za trud i poświęcenie w codziennej służbie. Osobiście mam nadzieję, że w tych wyjątkowych, trudnych, pandemicznych okolicznościach święto nasze obchodzone jest w tym wymiarze po raz ostatni. Obostrzenia spowodowały, że nie mogą być z nami wszyscy, którzy nam w tej służbie pomagają, z kim współpracujemy, na kogo zawsze możemy liczyć. Mimo wszystko cieszę się, że dowodem na to, co mówię, jest Państwa obecność na dzisiejszej uroczystej zbiórce. Pozwólcie Państwo, że jako komendant miejski Policji w Grudziądzu w imieniu wszystkich policjantów, policjantek oraz pracowników cywilnych naszej jednostki bardzo serdecznie przywitam. Witam Panią Wiceprezydent Miasta Grudziądza, Panią Różę Lewandowską. Witam Wicestarostę Grudziąckiego, Pana Marcina Dziadzio. Witam serdecznie Burmistrza Miasta i Gminy Radnej Kierunickiej, Pana Krzysztofa Hołuckiego. Witam też Pana Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, Pana Rafała Kobelskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie wójtów gminy Grudziądz, pana Adama Rodziewicza. Dzień dobry. Wójta gminy Gruda, pana Waldemara Kurkowskiego. Nie widzę wójta gminy Roguźna, ale również witam go serdecznie, Krzysztofa Polesiaka. Witam również w zastępstwie wójta gminy Świecie nad Osą, pana Marka Szczepanowskiego. Witam serdecznie. Witam również, nie widzę, szefową naszej prokuratury, panią Agnieszkę, jest, schowała się, jak zwykle, panią Agnieszkę Renicką. Witam serdecznie prezesa Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów naszej jednostki, pana Krzysztofa Jakubiaka. Witam przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli mediów, wszystkich niewymienionych przeze mnie sympatyków policji. Przede wszystkim witam was. Witam was, bohaterów naszej uroczystej zbiórki, policjantów, policjantki oraz pracowników cywilnych naszej grudziąckiej jednostki, dla których ta dzisiejsza uroczystość jest uhonorowaniem codziennej służby i pracy. Jak na początku zaznaczyłem, nasza formacja, w której służymy, ma już 102 lata. Dbamy wszyscy o jej tradycję, z roku na rok unowocześniając bazę transportową, sprzętową oraz lokalową, a nasze formy i metody pracy dostosowujemy do czasów obecnych i aktualnych zagrożeń. To, że możemy pracować na takim sprzęcie, w takich warunkach, to w dużej mierze zasługa Państwa. My za to jesteśmy bardzo wdzięczni, dziękujemy za to, a także obiecujemy, że zrobimy wszystko, by w takim samym stopniu rosło poczucie bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu grudziąckiego. Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu zatrudnionych jest 261 policjantów, w tym 20 oficerów, 131 aspirantów, 82 podoficerów i 28 szeregowych policji oraz 42 pracowników cywilnych. Na dzień dzisiejszy, podobnie jak w roku ubiegłym, mamy na chwilę obecną 10 wakatów policyjnych, które sukcesywnie uzupełniamy. Wakatu pracownika cywilnego na chwilę obecną nie mamy i to też dzięki pomocy Powiatowego Urzędu Pracy mamy osoby, które wspomagają wykonywanie naszych prac gospodarskich. Dodam, że od początku roku do chwili obecnej do pracy w policji złożyło nam ponad 30 osób podanych. Cieszy mnie fakt, że z miesiąca na miesiąc rośnie nam wykrywalność w podstawowych kategoriach przestępstw, spada dynamika
ich popełnienia oraz to, że codziennie na gorącym uczynku zatrzymywani są sprawcy przestępstw kryminalnych, w tym, jak słychać z doniesień medialnych, bardzo groźnych, niebezpiecznych, nietrzeźwych kierujących, osoby poszukiwane i to nie tylko przez naszą jednostkę. Panie i Panowie Policjanci, pozwólcie, że do Was pierwszy skieruję słowa uznania i podziwu za to, co robicie, aby w dzień i w nocy każdy z nas mógł czuć się bezpiecznie. Wiem, ile niedogodności i wyrzeczeń wiąże się z pełnieniem służby, szczególnie w okresach świątecznych, porze nocnej, które z reguły powinny być zagwarantowane dla rodziny i najbliższych. Wy jednak, nie bacząc na przeszkody, niedogodności, podejmujecie trafne decyzje, od których często zależy życie i zdrowie ludzkie. Czego przykład mieliśmy w zeszłym miesiącu, kiedy to dwaj nasi policjanci Wydziału Ruchu Drogowego za uratowanie życia zostali wyróżnieni przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wiem, że jest to Wasz świadomy, dobrowolny wybór. Chciałbym, aby trwało to przez cały okres pełnienia służby w policji. Proszę Was o to, aby mieszkaniec powiatu, miasta nie zawiódł się na Was. Szanujcie wszystkich ludzi, a ten szacunek wróci do Was w zdwojonej sile. Drodzy pracownicy policji, tylko my, policjanci, wiemy i widzimy, ile i jaką pracę wykonujecie na co dzień. Pamiętam początki lat 90., kiedy bardzo mozolną wówczas, wręcz mrówczą pracę, czasowo bardzo aprobującą, musieli wykonywać policjanci. To dzięki Waszej fachowości, skuteczności, szybkości i sprawności działania możemy normalnie, spokojnie pełnić służbę, nie martwiąc się o podstawowe rzeczy niezbędne do jej wykonywania. Za to w imieniu wszystkich policjantów dziękuję. Dziękuję naszym rodzinom. Niestety pandemiczne obostrzenia, które nadal nas obowiązują, nie pozwoliły, aby mógł te słowa skierować do nich bezpośrednio. Was tu obecnych proszę o przekazanie im podziękowań i zapewnień, że są naszą opoką, wsparciem i portem, do którego zawsze wpływamy. To oni znoszą nasze porażki, ponoszą największe konsekwencje naszej służby i wiedzą, ile nas to kosztuje. To dzięki ich wyrozumiałości i podtrzymywaniu nas na duchu możemy być zawsze dyspozycyjni i efektywni. Awanse służbowe, które dziś otrzymujemy, to również ich awanse, ich sukcesy, ich zasługa. Słowa uznania kieruję do emerytów i rencistów policyjnych. Zwracam się niestety do jednego obecnego u nas prezesa naszych emerytów, ale mam nadzieję, że te słowa również przekażę innym naszym emerytom. Wy swoją postawą również tworzycie wizerunek naszej grudziąckiej jednostki. Nieraz się o tym przekonałem i wiem, że zawsze przy każdej okazji dobrze oceniacie naszych policjantów, dajecie im wsparcie i nigdy nie odmawiacie pomocy. Zauważyłem też, że tak jak my, czynni policjanci, przeżywacie nasze sukcesy, porażki oraz też żyjecie sprawami jednostki. Dzięki, że jesteście zawsze z nami i przy nas. Szczególne słowa podziękowania kieruję do naszych władz samorządowych, naszego starostwa, miasta, gmin. Dziękuję za pomoc, jaką praktycznie cały czas od Was otrzymuję. Przypomnę tylko, że dzięki naprawdę bardzo dużemu wsparciu w każdym aspekcie od marca funkcjonujemy w nowej siedzibie, którą jest posterunek policji w Grudzie. Możemy otrzymywać też specjalistyczny sprzęt, a także dodatkowo pełnić służbę na rzecz lokalnej społeczności. W zeszłym roku dziękowałem Państwu za bardzo miłe moje przyjęcie w Grudziądzu. Dziś dziękuję za normalność, za to, że dobrze się rozumiemy i wspieramy. Widzę, że do muru, który nazywa się bezpieczeństwo, każdy z nas, każdy z Was dokłada swoją cegłę i zaprawę i tak naprawdę i murarzy, i tego muru nam przybywa. Pokazuje nam to, że bezpieczeństwo w powiecie i mieście to nie tylko zadanie samej policji. Dziękuję również innym urzędom, instytucjom, inspekcjom, niestety nieobecnym na naszej uroczystości, z którymi współpracujemy na co dzień, z którymi razem dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i przyjezdnych gości. Szczególne podziękowania kieruję za pośrednictwem szefowej prokuratury rejonowej w Grudziądzu do naszych prokuratorów. Wspólne ustalenia, rozmowy, Wasz nadzór nad postępowaniami przygotowawczymi, udział na miejscach zdarzeń pozwala nam osiągać te same cele, czyli wykryć sprawę, zatrzymać sprawcę, zebrać niezbędne dowody, aby sprawca szybko i skutecznie mógł być osądzony.
Drodzy Państwo, Szanowni Goście, jako Komendant Miejski Policji w Grudziądzu jestem dumny, że mogę z Wami służyć i zarządzać grudziądzkim garnizonem. Widzę, że im dłużej razem jesteśmy, tym lepiej się rozumiemy i przynosi to lepsze efekty. Słowa podziękowania w tym momencie kieruję do moich zastępców, z którymi mam przyjemność pełnić służbę w Policji. To dzięki ich zaangażowaniu, pełnego poświęcenia, podobnie jak naczelników, kierowników, o których już teraz mogę powiedzieć, że są to właściwi ludzie na właściwych miejscach, możemy być skuteczni w realizacji naszych obowiązków i sprawnie zarządzać ponad 300-osobową grudziądzką jednostką. Z tego miejsca serdecznie Wam bardzo za to dziękuję. Dodam tylko, że dokładnie 22 lipca po 8 latach udało się przywrócić w zeszłym roku stanowisko drugiego zastępcy, a tym samym podkomisarz Marcin Wojczak ma dziś swoją pierwszą rocznicę jako zastępca komendanta. Szanowni policjanci, pracownicy Policji, Wam wszystkim, Waszym rodzinom, bliskim składam serdeczne życzenia z okazji Święta Policji, 102. rocznicy powołania naszej formacji, życząc satysfakcji, dalszego zadowolenia ze służby i pracy, spełnienia zawodowego i osobistego oraz stabilizacji finansowej dla Was i dla Waszych rodzin. Mam nadzieję, że nas już na tyle poznaliście, że to, co od nas zależy, zawsze spełniamy. Proszę, przyjmijcie od nas życzenia z okazji naszego święta, od kierownictwa KWP w Bydgoszczy również, w tym byłego komendanta tej jednostki, inspektora Mirosława Olszewskiego. Dziękuję bardzo. Olszewskiego. Dziękuję bardzo. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2021 roku o mianowaniu na pierwszy stopień oficerski. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 48 ustęp 3 ustawy o Policji na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji pod komisarzem Policji mianowany został aspirant sztabowy Rafał Wollenberg. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Decyzja nr 34 ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 listopada 2020 roku o nadaniu odznaki. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 87 ustęp 4 punkt 3 ustawy o Policji brązową odznakę zasłużony policjant nadano nadkomisarzowi Krzysztofowi Lenartowskiemu. Decyzję podpisał... Panie, panowie oficerowie! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Rozkaz personalny nr 4 z dnia 6 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 52 ustęp 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku z dniem 24 lipca 2021 roku na stopień nadkomisarza Policji mianowany został komisarz Sylwester Buros. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy inspektor Piotr Radziejewski. Rozkaz personalny nr 26 z dnia 6 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 87 ustęp 1 punkt 4 ustawy o Policji z dniem 24 lipca 2021 roku na stopień komisarza Policji mianowani zostali Tomasz Manuszewski i Rafał Nowakowski. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, inspektor Piotr Leciejewski. Rozkaz personalny nr 4 z dnia 6 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 52 ustęp 1 ustawy o Policji z dnia 24 lipca 2021 roku na stopień aspiranta sztabowego Policji mianowani zostali starsi aspiranci Tomasz Giemca, Krzysztof Imiela, Krzysztof Madejewski, Sławomir Romanowski, Adrian Skowroński, Andrzej Trendowicz. Na stopień starszego aspiranta Policji mianowani zostali aspiranci Marek Grala, Rafał Jankowski, Krystian Malinowski i Marcin Wójtowicz. Na stopień aspiranta Policji mianowani zostali młodsi aspiranci Piotr Chyła, Magdalena Murawska, Marek Pawlikowski, Rafał Wójtalik, Maciej Wolski.
Na podstawie artykułu 49 ust. 2 ustawy o policji z dniem 24 lipca na stopień młodszego aspiranta mianowani zostali sierżanci sztabowi Emilia Drzymalska, Paweł Frygier, Mateusz Jeszcze, Kajetan Kamiński, Krzysztof Kasprzyk, Bartosz Kraiński, Elżbieta Opalińska, Michał Pawlik, Piotr Piłat, Maciej Szarzyński, Paweł Witczak i Rafał Woźniak. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, inspektor Piotr Lecziejewski. Rozkaz personalny numer 26 z dnia 6 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 87 ust. 1 punkt 4 ustawy o policji z dnia 24 lipca 2021 roku na stopień młodszego aspiranta policji mianowani zostali sierżanci sztabowi Łukasz Kamiński i Michał Wróbel. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, inspektor Piotr Leciejewski. Rozkaz personalny numer 1 z dnia 7 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 52 ust. 1 ustawy o policji z dniem 24 lipca 2021 roku na stopień starszego posterunkowego policji mianowani zostali posterunkowi Kamil Drzażdżewski, Adrianna Kardaś, Natalia Kowalska, Michał Kowalski, Miłosz Kownacki, Alicja Kubicka, Małgorzata Łukasik, Marcel Ostrowski, Mateusz Pras, Paweł Ramlał, Patryk Rolka, Przemysław Krutkowski, Filip Sforowski, Maria Świerczyńska i Agata Winiarska. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, inspektor Marcin Zaleśkiewicz. Rozkaz personalny numer 2 z dnia 14 lipca 2021 roku. Panie, panowie oficerowie! Na podstawie artykułu 56 ust. 1 i 2 ustawy o policji na stopień starszego posterunkowego policji mianowany został posterunkowy Łukasz Tomaszewski. Rozkaz podpisał... Panie, panowie oficerowie! Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, inspektor Marcin Zaleśkiewicz. Panie, panowie oficerowie! Wyróżnieni przed front szyków. Wystąp! Proszę pana komendanta miejskiego policji w Grudziądzu, inspektora Marcina Zaleśkiewicza o wręczenie aktu zmianowania. Wśród mianowanych znajduje się pan komisarz Sylwester Uras, inspektor policji pełni od 1 października 1991 roku. Obecnie na stanowisku naczelnika Wydziału Prewencji. Oprócz tego jest dowódcą 4. Kompanii nieetatowych oddziałów policji, zarządzając policjantami z 6 jednostek naszego województwa podczas zabezpieczania imprez masowych, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców. Jest dyspozycyjny, bardzo zaangażowany w służbie realizujący zadania służbowe. W ubiegłym roku otrzymał srebrny krzyż zasługi od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także srebrną odznakę zasłużony policjant. Przed terminem mianowany na wyższym komisarza policji zostali Tomasz Matuszewski i Rafał Nowakowski. Komisarz Tomasz Matuszewski pełni służbę w policji od 25 listopada 2022 roku. Wyróżnieni do szyku! Marsz! Wyróżnieni, wystąp! Komisarz Tomasz Manuszewski od blisko roku, który odpełni stanowisko naczelnika Wydziału Porządkowego. Po objęciu przez niego nadzoru nad służbą porządkowego kierowany przez niego wydział osiąga coraz lepsze wyniki, szczególnie w zakresie zmniejszania ilości wypadków drogowych, co objawia się znaczącym wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i kierujących poruszających się po drodze.
Komisarz Rafał Nowakowski, również mianowany przed terminem na wyższe sprawy policyjne, został przyjęty do służby policji w dniu 26 lipca 2004 roku. Obecnie jest pełniącym obowiązki na stanowisku naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Wyróżnienie do szczytu. Masz? Komisarz Rafał Nowakowski od wielu lat prowadzi sprawy o skomplikowanym i stabilnym charakterze, które wymagają zagwarantowania odpowiednio wysokiego poziomu realizacji czynności procesowych, sprawnego zebrania i oceny materiału dowodowego. Da się poznać jako funkcjonariusz doskonale orientujący się w aktualnych przepisach procesowych. Policjantami wyróżnionymi przed terminowym awansem na stopień młodszego aspiranta policji są Łukasz Kamiński i Michał Gruber. Młodszy aspirant Łukasz Kamiński został przyjęty do służby w nocy 19 listopada 2014 roku. Od 2014 pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego. Kufalczyk. Młodszy aspirant Łukasz Kamiński zajmuje obecnie stanowisko kontrolera ruchu drogowego. W okresie od 2020 roku do maja 2021 wyjaśnił kilkunastu spraw pojedynczych przestępstw drogowych, do których najczęściej można zaliczyć skierowanie w stanie nietrzeźwości lub postępują środka działającego w podobnie do alkoholu, posiadający czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, posiadający decyzję o odjęciu uprawnień. Na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Wszystkie czynności służbowe realizuje na wysokim poziomie metodowym. Uchwalę ojczyzny. Młodszy aspirant Michał Gruber. Uchwalę ojczyzny. Podobnie jak młodszy aspirant Łukasz Kamiński służbę w Policji rozpoczął 19 listopada 2013 roku i zajmuje stanowisko kontrolera drogowego. Obaj wymienieni tworzą parę patrolową, a zatem czynności służbowe realizowane przez nich są bardzo zbliżone do poziomu merytorycznego. Młodszy aspirant Michał Gruber jest wyróżniający się funkcjonariusz. Jako wyróżniający się funkcjonariusz został wyznaczony do pełnienia służby w ramach rezerwy Gorodyski. Uchwała ojczyzny. Podczas codziennych służb dalszej poznać jako funkcjonariusz, który bardzo szybko technikuje, analizuje zdarzenia drogowe, również te wymagające wiedzy specjalistycznej. Panie komendancie, zaproszeni goście, koleżanki i koledzy. W dniu dzisiejszym przypadł mi zaszczyt, aby w imieniu mianowanych i wyróżnionych policjantów zabrać głos. To dla mnie dodatkowe wyróżnienie. Święto Policji, które obchodzimy co roku w lipcu, jest okazją m.in. do tego, aby mianować policjantów na wyższe stopnie policyjne, wręczać wyróżnienia, podziękować za pracę. Święto Policji to również pamięć o naszych koleżankach i kolegach, którzy do końca wypełnili słowa rotu ślubowania i oddali to, co mieli najcenniejsze – własne życie. To również pamięć o koleżankach i kolegach, którzy odeszli na emeryturę, wcześniej przekazując nam dzięki swemu doświadczeniu radę, z których korzystamy po dzień dzisiejszy. Pamiętamy również o pracownikach cywilnych naszej komendy, bez których pracy i zaangażowania nie moglibyśmy funkcjonować. Wyróżnienia i awanse, które dziś odebraliśmy, traktujemy jako docenienie naszej pracy. Nie ukrywamy, to bardzo ważny dla nas czas. Mamy również świadomość, że już za chwilę będzie trzeba podjąć czynności służbowe i dalej działać na rzecz lokalnej społeczności. Formacja mundurowa, jaką jest Policja, przez szereg lat, od momentu jej powstania, to jest od 1919 roku po dzień dzisiejszy, przechodziła różne transformacje. Istniała w różnych systemach ustrojowych. Pomimo tego, na każdym etapie jej trwania z przepisów, które określały jej funkcjonowanie, zawsze wybrzmiewało jedno hasło. Strzec bezpieczeństwa, życia i zdrowia swoich obywateli. Nawet narażeniem życia. Słowa te są integralną częścią roty ślubowania, którą każdy z nas złożył, wstępując w szeregi Policji. Chciałbym w imieniu wszystkich policjantów zapewnić Państwa, że słowa te są dla nas jak najbardziej aktualne i złożonego przyrzeczenia dochowamy.
koleżankom i kolegom gratuluję awansów. Z okazji naszego święta składam życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy. Życzę, aby nasi najbliżsi jak najmniej odczuwali trudy naszej służby, byli dla nas wyrozumiali i jak najczęściej dumni z naszych poczynań. Dziękuję. Panie komendancie, szanowne panie policjantki, panowie policjanci, pracownicy niemundurowi Komendy Miejskiej Policji, chciałabym w swoim imieniu, jak i również w imieniu pana prezydenta złożyć gratulacje, podziękować za służbę i życzyć przede wszystkim satysfakcji z tak trudnej pracy, jaką wykonujecie na co dzień i życzyć przede wszystkim zdrowia, bo dzisiaj to jest dla nas wszystkich najważniejsze. Odczytam list gratulacyjny skierowany do państwa na ręce pana komendanta, podpisany przez pana prezydenta. Komendant Miejski Policji w Grudziądzu, inspektor Marcin Zaleskiewicz. Z okazji Święta Policji składam na pana ręce serdeczne podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy za ich codzienny trud oraz za ofiarną i wymagającą służbę, którą pełnią dla dobra naszego miasta i jego mieszkańców. Dziękuję też za dobrze układającą się współpracę z Urzędem Miejskim w Grudziądzu. Wszyscy wiemy, jak niebezpieczna jest praca w policji, jak dużej wymaga odwagi i siły charakteru. Nie każdy może ją wykonywać. Policjant to jeden z tych zawodów, które wymagają szczególnych predyspozycji. Można powiedzieć, że to nie jest tylko praca. To przede wszystkim służba innym, ściśle związana z poczuciem odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo. Sprostać temu nie jest łatwo. Zatem życzę wam, drodzy policjanci, byście przy wykonywaniu swoich zadań spotykali się zawsze z ludzką przychylnością i życzliwością, by poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku stale wam towarzyszyło. Niech to święto będzie też okazją, by życzyć wszystkim funkcjonariuszom dużo zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym. Przede wszystkim jednak życzę każdemu policjantowi bezpiecznej i spokojnej służby. Podpisał prezydent Grudziądza Maciej Zawodzki. Szanowni Państwo, w imieniu pana starosty, wszystkich mieszkańców powiatu i własnym gratuluję wszystkim wyróżnionym i wszystkim awansowanym. Dziękuję Państwu za współpracę, za Waszą gotowość bojową, poświęcenie. Chciałbym w dniu Waszego święta życzyć też dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i uznania społecznego. Panu komendantowi, od pana starosty przekazuję tutaj list gratulacyjny. Wzorem lat ubiegłych mamy też wyróżnienie dla skazanego przez pana komendanta najlepszego dzielnicowego. Pozwolę sobie przeczytać. Szanowny pan młodszy aspirant Błażej Lewandowski, posterunek Policji Wiatrzyni Chomińskiej. Z okazji zwycięstwa w konkursie na najlepszego dzielnicowego powiatu grudziąckiego 2020 roku składam panu serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za godną i odpowiedzialną służbę, będącą wyrazem odwagi, jak również symbolem pracy i gotowości do poświęceń dla dobra i bezpieczeństwa ludzi. Swoim przyjaznym podejściem do mieszkańców powiatu przyczynia się pan do budowania pozytywnego wizerunku policji oraz zaufania do tej służby. Składam panu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz wielu sukcesów dalszej, niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy. Podpisał pan starosta Grudziądzki Adam Olejny. Jubileusz, kolejny awans. Tak troszkę podsumować. Ten rok 2021 ewidentnie dla ciebie jest szczególny. W zasadzie tak, końcówka roku 2020, grudzień. Otrzymałem wczoraj oznaczenie prezydenta z pewnością zasługi. Rok 2021 zdecydowanie jest rokiem takim dla mnie celem minimum, które chciałem osiągnąć, czyli 30 lat służby w policji. Dodatkowo w tym roku, w dniu dzisiejszym, tak, otrzymałem awans na wyższy stopień policyjny. No i co? Jeszcze mam siły. Jeszcze mam siły i życzę też kolegom, koleżankom, którzy zaczynają, patrzą gdzieś, żeby takiej wytrwałości, bo niełatwe jest w tym czasie, wytrwałości, chęci, wtedy jest łatwiej, przyjemniej. Społeczeństwo naprawdę jest przyjazne i warto pomagać. Baczność! Prawo! Prawo!